W związku z naszą koalicją, jaką zawarliśmy ostatnio na potrzeby eurowyborów, pojawiło się w internecie bardzo dużo ciekawych głosów. Jakieś 80 kilka procent jest za, a wręcz nawet niektóre z nich to są głosy entuzjastyczne, jeśli chodzi o tę koalicję. Natomiast pozostałe kilkanaście procent to głosy sceptyczne, zdziwione lub bardzo zaskoczone tą decyzją. Wobec tego warto odnieść się do takiego najważniejszego zarzutu, jaki pojawia się w związku z tym naszym porozumieniem z Ruchem Narodowym. Otóż jest to zarzut, dlaczego idziecie z socjalistami, dlaczego idziecie z narodowcami. Otóż muszę powiedzieć, może ku zaskoczeniu wielu osób, że dużo z tych głosów ma w sobie wiele racji. To prawda, że się bardzo różnimy z Ruchem Narodowym w wielu sprawach. Natomiast trzeba się zastanowić, jaki w tej chwili jest priorytet. Wszyscy, jak sądzę, jesteśmy przekonani co do tego, że naszym największym wrogiem jest rząd wszechmogący. Jak pisał właśnie Ludwig von Mises w książce o tym samym tytule, czyli rząd wszechmogący, to właśnie to jest w tej chwili największe zagrożenie dla naszych swobód i wolności. Ale problem polega na tym, że mamy takie dwa rządy wszechmogące. Pierwszy to jest ten tutaj, w Warszawie, ten, który tutaj niedaleko nas sprawuje władzę, ale jeszcze gorszy i jeszcze większy jest w Brukseli. Tamten rząd wszechmogący rzeczywiście może bardzo wiele. Zwracam tylko Waszą uwagę na fakt, że ogromna większość prawa, jakie jest w tej chwili przyjmowane w Polsce, jest tworzone w Brukseli. Innymi słowy, jeżeli chcemy ograniczać rząd wszechmogący, musimy tę walkę toczyć także tam. Nie możemy tej walki odpuścić. I w tej walce potrzebujemy sojuszników. Przy wszystkich różnicach z Ruchem Narodowym jedno nas rzeczywiście łączy. To jest właśnie walka z rządem wszechmogącym Unii Europejskiej. A tej współpracy potrzebujemy z różnych powodów, także dlatego, że jest próg 5%, nie ma co tego ukrywać. Natomiast rzeczywiście w tym momencie potrzebni są nam wszyscy sojusznicy, którzy mogą przystopować coraz większe, coraz bardziej zamordystyczne zapędy Unii Europejskiej, która chce w coraz większym stopniu wpływać na nasze życie. Unia Europejska to kiedyś miała być wspólnota wolnego handlu, wspólny obszar celny, konkurowanie na różne systemy gospodarcze. W tej chwili to jest niestety coraz bardziej nowy Związek Radziecki. Musimy z tym walczyć, dlatego wszelkie koalicje, które pomogą w tym, aby ten centralizm i federalizm europejski zwalczać, są jak najbardziej korzystne. Co innego wybory krajowe. Tutaj rzeczywiście te różnice mają dużo większe znaczenie. I zobaczymy po wyborach europejskich, jaka będzie koncepcja, czy jaka będzie konfiguracja na wybory krajowe. Ale to już zupełnie inna sprawa. I jeszcze ostatnia uwaga. Często podnosi się sprawę tak zwanego nacjonalizmu. Nacjonalizm sam w sobie to jest po prostu koncepcja, która zakłada, że każda narodowość ma prawo do swojego państwa. W niej jako takiej nie ma niczego złego, choć ja osobiście jako monarchista bardziej wolę te koncepcje związane z legitymizmem chociaż. Ale pamiętajmy, że przeciwieństwem nacjonalizmu jest internacjonalizm. Problem polega na tym, że ten internacjonalizm, jaki kwitnie w Unii Europejskiej, nie jest oparty o jakieś wartości wolnościowe, ale on nowy marksizm kulturowy, o coraz silniejsze wpływy komunistyczne. I z całą pewnością ten typ internacjonalizmu jest czymś, z czym musimy walczyć. Krótko mówiąc, duża część tych głosów sceptycznych ma oczywiście rację, ale ważne są priorytety. W tej chwili priorytetem jest walka z rządem wszechmogącym Unii Europejskiej. I stąd decyzja o koalicji antyunijnej. I do tej koalicji antyunijnej będzie się przyłączać coraz więcej organizacji i ta koalicja będzie coraz szersza. A w związku z tym ma ona naprawdę duże szanse na to, aby w Brukseli powalczyć z coraz większym eurozamordyzmem. I tego sobie i Wam wszystkim życzę.